Trochę jala. Sebastian umówił się dziś z Alą. Obiecał pomóc jej przewieźć stare lustro, które wyszperała w antykwariacie. Jednak dziewczyna nie odbiera telefonu. Niespodziewanie pod blokiem pojawia się Frodo. Chodź, stary, mam teraz. Chodź. Słuchaj. Kłopoty mam. Potrzebuję kasy. Pomożesz mi? No to może zacznie napadać na jakieś staruszki na osiedlu. Stary, mam niezłe kłopoty i potrzebuję stąd uciec. Jak najszybciej. Pomożesz staremu kumplowi czy nie? Kumplem to ty mojemu ostatnio byłeś lata temu. Chłopie, ty nic nie rozumiesz. K***ałem się w niezłe gówno i muszę uciekać, inaczej mnie zabiją. Chcesz mieć starego kumpla na sumieniu? Twoje gówno, twój problem. Ratuj się sam, nie chcę mieć nic wspólnego z twoimi lewymi biznesami. Tu nie chodzi o żadne interesy, żadny biznes. Człowieku, po prostu ekipa z Mistrzejowic chce przejąć nasz teren. I dla przykładu mnie u***ć. Chcesz mieć mnie na sumieniu? I tak ci nie pomogę, nie mam kasy. Co? Ile ty masz lat? Jak to nie masz kasy? No na koncie coś mam, ale niewiele. No widzisz, no przyda mi się każdy grosz, stary. No znasz mnie. Wiesz, że oddaję długi. Dobra, pomogę ci, ale tylko dlatego, że byłeś kiedyś spoko gościem. Dzięki, stary. Musimy iść do bankomatu. Chodź, tam jest jakiś. Tyle mam. Co? Tylko 580 zł? Stary, ciesz się, że chociaż tyle. Co ty myślisz, że ja na kasie śpię? Dobra, wypłać wszystko. Bez kasy mnie zostawisz? O Jezus, daj spokój, przecież oddam ci nawet dwa razy tyle. Może w przyszły tydzień, niech tylko to ucieknie. 550 mogę, dwudziestek nie wydaję. Dobra, niech będzie, dawaj. Trzymaj. Dzięki, stary. Dobrze. O, stój!